Spaghetti carbonara to klasyczna włoska pasta. Jadłam kilka wersji przygotowanych także przez rodowitych Włochów. Zapraszam na carbonarę w moim ulubionym wydaniu. Wędzony boczek kroję w drobną kostkę. I smażę bez tłuszczu na patelni przez około 10 minut. W tym czasie w drobną kostkę kroję pół cebuli. Z patelni wyjmuję przesmażony boczek i wrzucam cebulę. Jeśli boczek jest dosyć chudy, dolewam dodatkowo jedną łyżkę oliwy. Kiedy cebula jest zeszklona, wlewam kieliszek białego wina. Smażę do momentu, aż wino odparuje. W tym czasie przygotowuję sos. Lekko rozkłócam jajka, dodaję do nich starty parmezan, śmietankę, wciskam ząbek czosnku. Do smaku dodaję sól i pieprz. Gdy wino już odparuje na patelnię, dodaję ugotowane al dente spaghetti i podsmażony boczek. Na koniec wlewam przygotowany sos i energicznie krótko mieszam. Sos musi pozostać gładki i płynny. Pastę podaję od razu po przygotowaniu. Po przepisy na inne włoskie i nie tylko włoskie dania zapraszam Was na stronę talerzpokus.tv.